Mówi Mikołaj Orzeń, sekretarz gminy. Atrakcje zorganizowane nad jeziorem Żarnowieckim, przystań blisko wieża widokowa, która jest w oddaleniu od jeziora. No i oczywiście te obiekty sportowe. Tutaj warto wspomnieć na przykład o pływaniu tutaj, którą mamy. To też był swego czasu MNM. Pierwsze pływanie, jak ten na miejscu. Mamy też bowling, salę kinową, regularnie wyświetlane są filmy. Tak więc taka propozycja, która ma w założeniu uzupełniać naturalną ofertę pobliskich ośrodków nadmorskich, z którymi oczywiście trudno jest konkurować. Natomiast wtedy, kiedy pogoda staje się mniej plażowa, no to ludzie spędzający tam urlopy szukają jakiejś alternatywy. Lub też czasami w sposób, kiedy pobyt na plaży wydaje się już monotonny, to również jeżdżą i szukają czegoś ciekawego. I wtedy właśnie skansen, szybkie łodzie motorowe na naszym jeziorze, wieża widokowa, kino, w którym można obejrzeć film. W większości oczywiście można powiedzieć, że są to projekty małe w porównaniu z tymi, które są realizowane. Natomiast w skali naszej niewielkiej gminy to były projekty bardzo znaczące. Thank you.